Cześć, dziś w krótkim teściku dwie farby, które bielą drewno. A skąd pomysł na porównanie? Otóż kiedy budowałem łóżeczko dziecięce, nie wiedziałem jaką farbę kupić, żeby mieć białe łóżeczko z widocznymi słojami drewna. Mój wybór padł na dwa produkty, bejce do drewna Colorit, którą kupiłem w Castoramie i transparentną farbę do drewna Bloom, którą znalazłem w Leroy. Są to dwa różne rodzaje farb, ale mają dać podobny efekt. Bejca wnika w strukturę drewna i stale ją barwi, jest jak widać bardziej wodnista niż farba Bloom i ma przez to większą wydajność, aż do 16 m2 z litra. Farba Liberon, jak pisze producent, do 12 m2. Obydwa produkty są w jakimś tam stopniu bezpieczne dla środowiska, ekologiczne, ale jest to chemia i może powodować alergie i inne dolegliwości w czasie stosowania. Tutaj minimalnie na plus bejca wodna, która nie zawiera lotnych związków organicznych, tak zwanych LZO, natomiast farba Liberon ma 5 gramów na litr, ale dopuszczalny limit według Unii Europejskiej to aż 130 gramów, także jest to drobnostka. No to poznaj Stachu po zapachu. Bejca wodna, jak pisze producent, jest bezzapachowa, jednak coś tam delikatnie czuć i małym druczkiem jest dopisane unikać wdychania. Farba Bloom już mocniej drażni moje nozdrza i przeczytać można, że należy stosować na zewnątrz i w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Test przeprowadzę na kawałku surowej deski sosnowej. Z jednej strony maluję pędzelkiem i rozcieram wałkiem bejcę wodną. Po drugiej stronie tak samo farbą Bloom. Spójrzmy na efekt po kilku godzinach. Troszkę lepiej pokryła farba Bloom, kolorit bejca jakby bardziej mdła. To maluję na drugi raz. I zobaczmy efekt końcowy. Da się zauważyć minimalną różnicę w kryciu na korzyść Bloom. Co ciekawe, i jak widać z bliska, w warsztacie mam dużo kurzu i drobiny włosków farba Bloom pokryła, natomiast bejca nie. Może mieć to znaczenie, gdyż jeśli drewno poszpachlujemy, to bejca nie pokryje szpachli i mogą być widoczne plamy. Zapach po malowaniu. Chyba przy bejcy korzystniej, bo jeszcze wyczuwałem surowe drewno. Ale na farbie Bloom żadnego smrodu nie odczułem, także również ok. Ścieralność, minimalnie lepiej bejca, wydaje się, że troszkę bardziej wnikła w drewno. Cena bejcy za litr wychodzi 34 zł, natomiast farba Bloom jest trochę droższa, około 40. Kto wygrał? Ja osobiście wybrałem i pomalowałem łóżeczko produktem Liberona i dostaje on ode mnie 4,5 gwiazdki. Bejca 4. I choć producent pisze, że wystarczy pomalować raz, to dopiero po dwukrotnym malowaniu byłem zadowolony z efektu. A łóżeczko na koniec polakierowałem jeszcze lakierem bezbarwnym do mebli dziecięcych. Okej, to tyle. Był to mój pierwszy krótki test, porównanie. Jeśli Ci się podobał, to pisz, jakie produkty wziąć pod lupę. Być może co jakiś czas zrobię podobne materiały. Do zobaczenia!